Andrzej ma zamiar wziąć udział w marszu charytatywnym na 20 km. I pierwsze pytanie jest takie: zapisz równanie, które przedstawia liczbę godzin T marszu Andrzeja, jeżeli idzie on ze stałą prędkością r km na godzinę. Zatrzymajcie teraz film i spróbujcie sami na to pytanie odpowiedzieć. Może pamiętacie taki wzór, taką zależność: droga równa się Prędkość razy czas. Na przykład, jeżeli poruszacie się z prędkością 5 km na godzinę i trwa to 2 godziny, to 5 km na godzinę razy 2 godziny daje w wyniku 10 km. Znamy drogę, bo w zadaniu podana jest liczba kilometrów. S równa się 20, czyli 20 równa się prędkość Andrzeja R. Z treści zadania wiemy, że porusza się z prędkością r, razy czas t. Tyle godzin maszerował, wiemy to również z treści zadania. I jeszcze raz pytanie. Ile szedł godzin, jeżeli szedł ze stałą prędkością r? Mamy powiedzieć, ile godzin szedł. Pytanie sugeruje, że mamy rozwiązać to równanie ze względu na czas, ze względu na t. Czyli mamy tak przekształcić to równanie, żeby t było równe. I tu powinno pojawić się jakieś wyrażenie, w którym występować będzie prędkość r. I wtedy, jeżeli podstawimy za r konkretną liczbę, to otrzymamy w wyniku obliczeń czas. r jest tutaj zmienną niezależną, bo podstawiamy za r różne wartości liczbowe, albo możemy podstawić takie, jakie chcemy, a t jest zmienną zależną, zmienną, która zależy od wartości r i której wartość musimy obliczyć. Przekształćmy w takim razie to równanie tak, żeby t było jego rozwiązaniem. 20 równa się r razy t. I jeżeli chcemy otrzymać t, to musimy obydwie strony tego równania podzielić przez r. Po prawej stronie możemy skrócić. Zostanie t. R podzielone przez r to 1. A po lewej stronie otrzymaliśmy 20 podzielone przez r. Czyli czas t równa się 20 Podzielone przez r, przez prędkość r. No i gotowe. To wyrażenie mówi nam, ile godzin Andrzej będzie szedł w zależności od prędkości, z jaką będzie szedł. Jeżeli powiecie mi, z jaką idzie prędkością, to podzielę 20 przez tę liczbę i powiem Wam, ile czasu ten marsz mu zajmie. Możecie zapytać, do czego to się może przydać. Może się przydać, bo jeżeli tak zapiszemy równanie, to wystarczy, że znamy prędkość. Podstawimy do tego równania, do tego wyrażenia, i wiemy, jak długo będzie maszerował. Pytanie drugie. Ile godzin Andrzej będzie szedł, jeżeli tempo jego marszu wynosi 6 km na godzinę? No i mamy przykład takiej właśnie sytuacji. Znamy prędkość marszu, a chcemy poznać czas. I bierzemy to 6, podstawiamy za r i otrzymujemy 26, czyli 3. I 1 trzecia godziny, albo inaczej 3 godziny i 20 minut. Inny przykład. Pewna restauracja na koniec każdego dnia przygotowuje zupę z całego bulionu warzywnego, jaki tego dnia nie został wykorzystany. Przepis na zupę przewiduje 400 ml wody na każde 500 ml bulionu. Zapisz równanie wiążące ilość wody W, ilość wody oznaczona jest zmienną W, z ilością bulionu B. Pytanie drugie za chwilę. 400 ml wody na każde 500 ml bulionu. Żeby było łatwiej, narysujmy tabelę. Woda, bulion, liczby w obydwu kolumnach w mililitrach. Jeżeli bulionu mamy 500 ml, to wody musimy mieć 400 ml. 1000 ml bulionu, czyli dwa razy więcej, 800 ml wody również dwa razy więcej. I widać już zależność obojętnie, ile jest bulionu, to jeżeli pomnożymy tę ilość razy 4 piąte, to otrzymamy ilość potrzebnej wody 1000 razy 4 piąte i otrzymujemy ilość potrzebnej wody. Gdybyśmy mieli tylko 5 ml bulionu, 5 razy 4 piąte i otrzymujemy ilość potrzebnej wody. Inaczej można tak, że ilość potrzebnej wody W... To 4 piąte ilości bulionu B. No i taka jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Zapisaliśmy równanie wiążące ilość wody W z ilością bulionu B. Mówiąc inaczej, rozwiązaliśmy to równanie ze względu na W w oparciu o daną ilość bulionu B. Ponieważ W jest rozwiązaniem tego równania, to W jest tutaj zmienną zależną, B jest zmienną niezależną. Potrzebujemy wiedzieć, jakie jest w danej sytuacji B, jaką zmienna B ma wartość liczbową, ile tego bulionu mamy w mililitrach. Podstawiamy tę wartość do równania i obliczamy wartość W. Drugie pytanie. Jeżeli zostało 800 ml bulionu, to ile wody restauracja musi użyć, żeby przygotować zupę? No i wystarczy wziąć to 800 ml i podstawić za B. I wykonać obliczenia. W tej sytuacji ilość wody wynosi 4 piąte razy 800. 800 podzielone przez 5, 100 podzielone przez 5 to 20, 8 razy więcej to 160, czyli to się równa 160 razy 4, czyli 640 ml. I to jest odpowiedź na drugie pytanie.